Mamy dzisiaj kolejny turniej halowy młodzieżowych drużyn pożarniczych. Turniej, który przyciągnął bardzo wielu uczestników. Mamy tutaj zawodników z województwa nawet kujawsko-pomorskiego, także myślę, że ten turniej będzie odebrany też w bardzo dobry sposób pod względem i organizacyjnym, ale myślę, że wszystkie drużyny też wyjadą zadowolone z najlepszymi czasami, żeby coś, jakiś puchar i złoto ze sobą przywieźć. Można powiedzieć, że jest to nasz narybek, który kiedyś, mam nadzieję, że zasili szeregi ochotniczych straży pożarnych. Jest to narybek, który dzisiaj ćwiczy, dzisiaj szkoli się po to, żeby w przyszłości nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że organizatorzy, chciałbym też przy tej okazji podziękować organizatorom, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu, że te zawody przygotowała. Panu komendantowi miejskiemu też jestem wdzięczny za to, że przygotował drużynę sędziowską, która dzisiaj prowadzi te zawody pod względem regulaminowym. Sprawdza, żeby wszystkie wykonania tych ćwiczeń były zgodne z regulaminem. Także pod tym względem też jestem wdzięczny wszystkim i mówię serdeczne dziękuję za organizację tak ważnego dla tych wszystkich młodych strażaków turnieju. Tak, to jest ważne wydarzenie w gminie Zalesie. Do naszej gminy przybyło dużo młodzieżowych drużyn. Widać, że zainteresowanie tematyką ochrony przeciwpożarowej jest duże. To są dobre rokowania na przyszłość. A chciałbym tutaj powiedzieć, że straże pożarne w naszej gminie są bardzo ważną częścią działalności. Biorą udział w bardzo wielu pracach gospodarczych, biorą udział w uroczystościach patriotycznych, a przede wszystkim skupiają się na udzielaniu pomocy. To zarówno w wypadkach drogowych, jak też i w gaszeniu już tradycyjnie pożarów. To te zawody dzisiejsze przyczyniają się do popularyzacji. Widać, że młodzież jest radosna, wesoła, pełna energii i to jest bardzo dobre, bo głównym problemem jest to, że straże ochotnicze mają problemy kadrowe. Jest coraz więcej ludzi w wieku już takim, które nie mogą brać udziału w akcjach ratowniczych. Młodych brakuje, ale jest nadzieja, że to zacznie się zmieniać. Na pewno w każdej gminie są młodzi. Może nie zawsze potrafimy ich jakoś tam wyłuskać, zmobilizować czy zachęcić, a może też i stworzyć warunków do takiej działalności. Natomiast rywalizacja, sukcesy, zdobywanie wyróżnień to jest taka bardzo wielka siła napędowa i tą siłę warto wzmacniać. Ja jestem bardzo wdzięczny i bardzo zadowolony, że tyle drużyn przyjechało do naszej gminy. To zawsze jest miłe, to jest popularyzacja naszej gminy. Chciałbym podziękować przede wszystkim zawodnikom, bo oni są tutaj najważniejsi. Ale też chciałbym podziękować i panu komendantowi, i całej ekipie Straży Pożarnej, księdzu kapelanowi, sędziom, wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do tego, że te zawody mogą się odbyć w tak pięknej sportowej atmosferze. Obecny właśnie dzisiaj na zawodach młodych adeptów pożarnictwa. Dokładnie tak. Są to już któreś z kolei na naszym powiecie od kilku lat kontynuowane. Wcześniej w Piszczacu, w Rzeczycy, a teraz w Zalesiu. No mamy nadzieję, że będzie to bardziej rozpropagowane i większość naszych młodych przyszłych strażaków, którzy może zasilą nas w przyszłości swoją obecnością w szeregach, no znajdą swoje zamiłowanie do tego nie tylko sportu, ale także do ochrony przeciwpożarowej. A jeżeli nawet nie pożarnictwo, to na pewno zdrowie i aktywność fizyczna. Dokładnie tak. Tutaj się liczy nie tyle co szybkość, ale ogólna sprawność. Muszą poznać nie tylko sprzęt, ale sami siebie, więc sprawność. Jak widzimy tutaj, niektórzy są naprawdę sprawni ruchowo i dają naprawdę
radę? Pan komendant widzi tutaj teoretycznych następców. No myślę, że na pewno są, aczkolwiek jeszcze długa droga przed nimi. Myślę, że ta część turnieju, ta młodzieżowa, pozwoli im wstąpić w szeregi OSP, rozwijać się też tam i uczestniczyć w zawodach sportowych. No a w przyszłości, kto wie, może któraś z tych osób trafi też w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Na pewno muszą się uczyć chemii. Chemii, fizyki, matematyki, języki, no mieć naprawdę dużo zapału i chęci, no i wytrwałości. Thank you.